Hej, cześć, dzień dobry. CDWS witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Umori. Już minęło troszkę czasu, odkąd zaczęliśmy sobie tą grę. Mam tutaj ile godzin? Zaledwie 12 to pokazuje, ale wydaje mi się, że jak tylko zobaczymy sobie steamowe dane, 16 tutaj pokazuje. Może nie jest tych godzin tak dużo, ale już wręcz jakbym miał pewną nostalgię do tego, tej muzyki z menu. Może nie nostalgię, ale takie po prostu wywołuje pewne uczucia tego, że obchodzi mnie ta historia, tak? Jestem ciekaw, jak to dalej będzie szło. I w pewien sposób mnie to uderza, bo jednak ta gra robi całkiem dużo tych rzeczy. Ostatnio, co się działo ostatnio? Wszystko się działo ostatnio. Mniej więcej wyczyściliśmy sobie ten świat z aktywności pobocznych. Znaleźliśmy dwie drogi progresowania i miałem też chwilę, żeby pozastanawiać się nad całą tą grą. Bo jakby montując te filmy, tak? Co zajmuje zwykle dużo więcej niż samo granie. Mam czas, jakby 2-3 razy więcej czasu, żeby spędzić nad zastanawianiem się po prostu nad tą grą, myśleniem nad wszystkim. Dużo więcej czasu spędzam jakby konsumując ten świat gry, więc dużo więcej się też nad nim zastanawiam. Miałem na pewno sporo przemyśleń po zmontowaniu poprzedniego odcinka na temat tej gry. Było to też miesiąc temu, więc troszeczkę mi z głowy powylatowało to wszystko od tamtego czasu. Ale na pewno kilka rzeczy jest tutaj ciekawych. Teraz idziemy tutaj na ten pociąg, nie wiem co dokładnie to będzie, co tam będzie się działo. Jedna rzecz, która najbardziej tak wydaje się ważnym elementem fabularnym, co do którego ta gra zostawia pewne podpowiedzi. I już teraz nie będę się wstrzymywał z tym, jak zawsze po prostu mam taki zwyczaj nagrywając, że czasami trzymam język za zębami, gdy mam jakieś teorie na jakiś temat. Wolę czegoś nie powiedzieć, niż powiedzieć za dużo. Jak na przykład z tym, że bardzo szybko gra zrobiła jasnym to, że Mari nie za bardzo żyje sobie. Jest za bardzo tostem tutaj, a jakoś wolałem to przemilczeć. To chyba jest głupie troszeczkę, ale tak już mam nawyk. Więc, jaką tutaj mam myśl teraz, o której przynajmniej jeszcze pamiętam, odkąd grałem w tą grę. Mam taki pomysł, że ten chłopiec, tak, ten chłopiec z latawcem, to po pierwsze, mówił nam o jakimś czarnej przestrzeni, którą zobaczył sobie na niebie. No bardzo mi się to rzuca na myśl, jako taka alternatywna wersja odbicie tej białej przestrzeni, w której teraz jakby jesteśmy. Tym bezpiecznym miejscem, tym dobrym miejscem Omoriego, do którego ucieka, żeby czuć się powiedzmy dobrze. I ten chłopiec mówił nam, jakby ta czarna przestrzeń, czarna dziura zaczynała się pojawiać na niebie i zaczynała konsumować ten świat. Mamy tą mroczną wersję, mamy tą jasną wersję. Ta jasna wersja to te dobre miejsce, do którego Omori ucieka, i to mroczne miejsce to ta zła wersja, gdzie te wszystkie negatywne myśli, te wszystkie jego negatywne emocje, których oczywiście jest bardzo, bardzo dużo, przyjmują swoją taką kompletną, potworną formę, jak daje nam się czasami zauważyć w normalnym na przykład świecie, to co tam się z nim dzieje. Jest to po prostu przeciwna wersja tego świata, który teraz zwiedzamy, i zgaduję, że z czasem po prostu ten mroczny świat będzie coraz bardziej łączył się z tym, aż zostanie tylko ta negatywna, powiedzmy, wersja jego. Druga rzecz, która dała mi tą myśl właśnie, to wiadomo, jak miałem białe rzeczy, to czemu by nie mieć takiej negatywnej również przestrzeni. Ta negatywność, czarne, białe rzeczy, tak, odbijanie tego jest tutaj elementem trochę tej gry. Mieliśmy też tą bardzo rzucającą się w oczy scenkę, gdy Omori, Sunny tak zasypia, wchodzi do tego świata. Omori się budzi i po chwili jakby jego cień się budzi, otwiera oczy, co też zgaduje, nie jestem tego pewny, ale jak wiele gier ma taką właśnie złą wersję, negatywną wersję głównego bohatera, takiej jego cień jakby. Czy to Zelda, Kingdom Hearts, Final Fantasy, dużo gier coś takiego miało, Rakuen, jeśli chodzi o takie RPG makerowe gierki. Tak mi też się to rzuca w oczy jako taki, no właśnie ta negatywna wersja Omoriego, rządzona tymi negatywnymi emocjami związanymi oczywiście z tymi, przez co wszystkie te postacie przechodzą, z tymi traumatycznymi przeżyciami straty siostry czy przyjaciółki dla nich. Okej, koleś je krzyże chyba, ma teczkę pełną nich. Więc jestem praktycznie pewny, że taki motyw tego, że ta negatywna, powiedzmy, wersja, co się dzieje, już tu koszmar się zaczyna. Ten negatywny świat zacznie zjadać tą białą przestrzeń, którą teraz jesteśmy. Zacznie się to jakoś ze sobą łączyć. Co jest? Co się dzieje? Wszyscy poznikali. Zostawili sobie swoje teczki, ale sami poszli. Tam jakieś rzeczy migają na górze. Jakby jakieś światełka się pojawiły nad tym pociągiem. No właśnie, oczy jakieś ciągle, jakieś takie duchy się pojawiają. Ten jednooki duszek wygląda jak ten, którego regularnie w tej grze widzieliśmy. Pociąg jedzie dalej. Dźwięki są niepokojące. Następnie co do samej śmierci Marii, jakby już mówiłem o paru rzeczach w pierwszym odcinku, tak? Że jej zachowanie wydawało się troszeczkę niepokojące. Była niby pozytywna i tak dalej, super opiekuńcza, ale jakby to wydawało się leciutko wymuszone.
Takie miałem spostrzeżenie. Po drugie, w normalnym świecie nasze postacie się obwiniają w jakiś sposób za jej śmierć. I też często, gdy jest mowa o tym, pojawia się obraz schodów w domu Omoriego. I tak jakby też Omoriego lęk wysokości troszeczkę? Lęk przed jego własnymi schodami? Przez to, jak one robią się nieskończone? To musi być w jakiś sposób też powiązane, wydaje mi się. Wskazujące na to, że to nie był jakiś wypadek i tak dalej. Ale no tego już można było się chyba domyślać od dawna. Kolejna rzecz, taka ostatnia, cześć kolego. Piesek taki mroczny. Gonisz mnie, a ja chcę z tobą zawalczyć, fajny jesteś. Znaczy, tak nie żartuję, nie wygląda nawet strasznie, wygląda jak wszystko taki mroczny psiaczek, psinka. Ta muzyka jest bardzo niepokojąca. Nie wiem, czy jest sens tutaj coś robić. Zwykle z tymi mrocznymi, strasznymi rzeczami. Sunny! Zaraz co? Czy to, o czym mówiłem, troszeczkę się już bardzo szybko pojawia? O, Mori oberwał. No, ten świat, ta przestrzeń w naszej głowie, przestrzeń. Biała przestrzeń miała być takim pozytywnym miejscem uciekania dla nas, tak? Bez strasznych rzeczy. Sunny, Sunny, Sunny! Ten potwór krzyczy. Nie, jednak tak pozytywnie cały czas nie jest. Ucieczka Bazyla, czy zaginięcie w jakiś sposób, to jedna rzecz i coraz, co jakiś czas, tak, pojawiają się różne zjawy z Mory w tym świecie, dziwne rzeczy, które nie pasują do tej pięknej, kolorowej, pastelowej fantazji. Sunny, jestem? Przepraszam. Przykro mi. Tak Mary widzimy? Jakby to oko, znaczy ten cyklop duszek, którego najczęściej widzieliśmy, kojarzył mi się bardzo z Mary. Jakby, której cień ciągle, ciężar spoczywa na wszystkich nas. Panie Pajowie, konduktor Josh, dojechaliśmy do naszego miejsca zatrzymania. Pomarańczowa oaza, gdzie księżyc błyszczy jasniej. Proszę opuścić pociąg w zorganizowany sposób. Dziękujemy za przejazd i zachęcamy do ponownego skorzystania z naszych podróży. Bzyt, bzytnął nas. O, zaraz właśnie, tosty, to... też coś, jakby taka oczywista rzecz, której nawet nie planowałem tutaj mówić, ale tosty są symbolem śmierci w tej grze. Raczej nie dlatego, że mają one jakieś ukryte, ważne znaczenie, a po prostu jest to... No, tak sobie twórcy postanowili, że... No, jest takie powiedzenie, że jestem zatostowany po angielskiemu, co się mówi, że się nie żyje, tak? Zatostowany i to tutaj sobie wzięli na to, że tak reprezentują śmierć. Może taki uroczy, zabawny sposób reprezentowania śmierci, przez to, że to jest ta bezpieczna przestrzeń Omoriego, w której no, są tylko te bardziej pozytywne rzeczy. Więc nie ma tutaj czegoś takiego jak śmierć w tym wymiarze. Dlatego są tylko tosty, żeby po prostu... Obama! Żeby nie było złych rzeczy w tym świecie, to te ocenzurowane są na tosty te motyw śmierci, tak? Coś w tym stylu bym to interpretował, ale teraz na to wpadłem i nie wiem, czy może być to jakoś powiązane z czymkolwiek. Na przykład po tym, jak wyjdziemy z naszego pokoju, też jedna z pierwszych rzeczy, która rzuca nam się w oczy, to wielki toster i... to może być nie bez powodu. Tak samo schody mamy od razu po tym, jak wyjdziemy, więc coś takiego, może? I pewnie jeszcze o milionie rzeczy można powiedzieć, bo ta gra jest naprawdę dobra w zostawianiu takich podpowiedzi po szlach okruszków chleba, żeby po prostu później to nabrało sensu. Jak dalej się dojdzie, odkryjemy coś wielkiego i... wszystkie te rzeczy z wcześniej nabiorą nowego znaczenia, nowego sensu i ta gra robi to naprawdę fantastycznie. Jakie powietrze jest tutaj słodziutkie? Możecie aż wąchać ten cukier. Próbuję to sobie wyobrazić, szczerze mówiąc. Zapach cukru nie wydaje się najbardziej... miły dla nosa? Sam nie wiem. Zapach słodkości. Nie kojarzę słodkości z zapachem akurat. Zapach owoców, zapach słodyczy, zapach ciasta? Nie wzbudza to reakcji mojemu nosowi, moim nozdrzom. Ale metaforycznie rozumiem, o czym mówisz. Powietrze jest takie po prostu ciepłe, przyjemne. Tak, jestem całkiem szybki, ale nie taki szybki jak ten pociąg. To ważne, żeby znać swoje limity. Jaka to lokacja będzie teraz? Pomarańczowe oazy. Na mapie widzieliśmy to miejsce z piramidami. Kolejne bardzo duże miejsce i nie jest to miejsce, w którym fabuła gry nas prowadzi. Ha, ciekawe. Że mamy dostęp do obu miejsc, to wydaje się po prostu bardzo poboczną taką miejscówką. No właśnie, ciasta, torty, dosłownie. Oazy słodkości z truskawkami. Madelinka już biegnie, już skacze wszystkie nam wyrwać. O, słodziutko. Strasznie słodziutko, owoce. Taka rzadka rzecz, ale zawsze po prostu miło mi robi, gdy gry biorą sobie motyw jedzenia na światy. Tak, Rayman, Mario Odyssey
I troszeczkę tych gier było, jednak cały czas powiedziałbym, że jest to całkiem rzadkie. Nie wiem czemu, jak słyszę tą muzykę, to jakby muzyka była muzyczną wersją oranżady. Ta muzyka ma smak oranżady, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale tak mi ta muzyka brzmi w dziwny sposób. Słysząc tą muzykę, smakuje oranżadę w ustach. Dobra, mamy tu jakieś miejsce zapisu zaraz. Kwadrat? Kwadracek. Chomp, 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 chomp. Powiedz mi coś jeszcze. Chomp, 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 chomp. Chomp, 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 chomp. I chomp, 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 chomp. Kanopi, parasolka. I spy with my little eye. Tęczowa parasolka, coś z wieloma nogami. No to jest fakt. To jest tęczowa parasolka z wieloma nogami. Jedzenie. Wielkie chleby. Gatorki. Aligatorki wróciły. Ke, 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 ke. Przyjąłem? Ke, 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 ke. Odbiór? Over, over and over. I rower, czoł. Nigdy się tu jeszcze nie zatrzymywałem. Nie mogę się doczekać, aż zwiedzę tutaj pomarańczową oazę. Miejsce nieskończonych możliwości. Takie miasto, taka... Żebyś się nie rozczarował później tymi nieskończonymi możliwościami, gdy okażą się bardzo skończone. Wielkie jabłuszko. Dokładnie to powiedział. Pomyślał? Omori? Bo generalnie ani Omori, ani Sunny nie za bardzo są rozmowni. I nie bez powodu chyba. Wow, wielkie jabłko. No to jest piękne, to jest idealna reakcja. Moja, Omoriego, każdej postaci, no co innego można o tym powiedzieć? No wielkie jabłko. No wielkie jest. Już miałem mówić, że na bank będzie to sok jabłkowy. Bulwa. Twarda bulwa. Bulwazaur, żur. Tak bym go nazwał, jakbym grał w Pokémony i grał w Bulbazaura. Naleśnikowy królik? Dwa nowe króliki w tym świecie są. No nie ma co tutaj zastanawiać się. Po prostu ataki. Plus tutaj atak drużynowy. Po 5 dyszek? Za coś takiego? No jak ma nie być szczęśliwy? Ma naleśniki na głowie, jest królikiem, jak ma nie być szczęśliwy w takiej sytuacji? Oczywiście, że taki jest. Ting! Zdecydowanie jedna z moich ulubionych piosenek tej gry. Miałeś jakieś chyba zabawne imię? Nie, po prostu... milkshake'owy królik. Uuu, niezłe. Znaczy, niedużo, ale we wszystkich. Za każdym razem. Jeden HP musi zostać. Ładne. 500 expa za takiego byle kogo. Jak zwykłe króliki dają mi 500 expa, to może to nie jest byle jaka lokacja. I może nie powinno mnie tu jeszcze być. No masę expa chyba. Ile na poziom teraz potrzebujemy? Zgaduję, potrzebujemy z 2000 na poziom, ale... jak mówię, tylko zgaduję. Może 4000 potrzebujemy. W każdym razie 500, 3000 expa za walkę to jest dużo. O, dobra. Tak chciałem się upewnić, czy przypadkiem nie mam nowej broni dla kogoś. Ten będzie patelnią bił, a właściwie tacką po prostu do pieczenia na ciasta. Nie mogę się doczekać, aż Hero spotkamy w nowym świecie. Jestem bardzo ciekaw, jak to z nim będzie wyglądało, bo jedna z moich ulubionych rzeczy, jaką tutaj mamy na razie w tej grze. Co o tym powiecie? Wielkie winogrona, wielkie jabłko, wielkie banany. DK Kong tutaj już biegnie. Te świeczki, świeczka, ciasto i co na górze? Głowa martwego jelenia, łosia. Czy kogoś takiego. Jedna z takich moich ulubionych rzeczy tutaj. Bardzo lubię oczywiście zawsze, jak grę łączą gameplay i historię w taką piękną parę. Kolejny duszek. Brodaty duszek. Jest to ze sobą tak spójnie, idealnie, bezbłędnie połączone. Jak to Undertale robiło, jak to Lisa robiła, że system walki i fabuła szły ze sobą w parze. Tak tutaj tak samo. Tutaj ten system emocji jest bardzo powiązany z fabułą tej gry, gdzie główny rdzeń, powiedzmy, tej historii wydaje się skupiać na tym, jak nasza czwórka, piątka przyjaciół radzi sobie z stratą Marii, tak? Jak to na każdego z nich wpływa na różne sposoby i jest to bardzo ładnie przedstawione w tym systemie walki. Jakby w tym świecie zawsze w walce szybko dochodzimy do tego, że główna taktyka na przykład walką jako Aubrey to robienie jej zdenerwowanej, wkurzonej. Ciągle ktoś musi ją denerwować, bo wtedy Aubrey zadaje gigantyczne obrażenia. Potem wychodzimy do normalnej rzeczywistości i dowiadujemy się, że Aubrey... no... taka złość, wściekłość jest jakby jej główną cechą charakteru w tej chwili. Po raz kolejny ta twarz. No wygląda jak Pluto troszeczkę, ale nie wiem co to znaczy. A, właściwie to jesteś ty. To jest ta twarz, wielka twarz. Te puste miejsca ja zaznaczam. W nich schowałem moje najcenniejsze rzeczy. Odbijam w nich swoją twarz, żebym pamiętał gdzie one są, ale leciutko. Walnąć mocniej i byłbym je, zniszczyłbym je. Dzięki, że mi o tym mówisz. Aubrey zaraz właśnie, jak o niej mówimy. Chodź tutaj. Wiemy co zrobić z taką samą maską w innej lokacji. Tajne miejsce, zaraz tam zajrzymy sobie. Więc właśnie Aubrey reaguje na to wszystko złością, tak? Wkurzeniem i to jest jej główna emocja. W przypadku Kella, on epatuje po prostu szczęściem, radością, wesołością, ale to ponownie jest po prostu... jakby taka jego reakcja. Śmiechem na straszne rzeczy, śmiechem zwalczać rozpacz, tak? Maskować to wszystko, te wszystkie uczucia. Podchodzić z uśmiechem do tego.
To nie jest tak, że jest on jakąś nieczułą po prostu postacią i go to nie obchodzi. Po prostu w taki sposób na to reaguje. I jest, czym więcej gram, tym bardziej po prostu Kella lubię, staje się jedną z moich ulubionych postaci w tej grze. W przypadku Hero? No właśnie, co w przypadku Hero? Co w przypadku jego? Jak on będzie wyglądał? Zgadywałbym... Mieliśmy jedną rozmowę na jego temat, że był po prostu przybity, strasznie smutny po tym, co się stało. I nawet potem, jak już powrócił troszeczkę do przytomności, do stanu, tak podniósł się. Wciąż troszeczkę ten smutek nim rządzi. To nie jest tak, że to mu przeszło kompletnie po prostu. No, żyje dalej. Nie załamuje się kompletnie. Ale tak samo Omori, jakby... Jego główny status to bycie smutnym, a właściwie nawet bardziej... Główna rzecz Omoriego to po prostu... Utknęłem i nie mogę zejść! O nie! Nie wiem, czy to są narty, czy tyczki. Czy jedno i drugie naraz. Czy co właściwie? Jakby Basil po prostu się bał wszystkiego. Uciekał ze strachu. Może? Omori... Odgradza się od jakichkolwiek emocji, bo to jest dla niego wszystko za dużo. Jakby tutaj nie ma koloru żadnego, nigdy nic nie mówi. Jakby musi odsunąć się od jakichkolwiek uczuć i emocji, bo inaczej to będzie go przytłaczało. Czy to w czym, czy w normalnym świecie jego zachowanie jest takie po prostu... puste, takie bezużyciowe, bez emocji, bez niczego. Bez nawet słów. I no, z nim szczególnie jest źle w porównaniu z resztą postaci. Jakby starał się kompletnie wykasować Mari z pamięci? Właśnie nie, ale jakby starał się zapomnieć o tym, że ona nie żyje. Jakby nie dawać sobie tego do zrozumienia, nie przyjmować tego jako fakt, tylko jakby ignorować to, że to się stało. Plus w tym normalnym świecie, jak już jest, czasami dzieją się te różne koszmary, jak jest sam. Słyszeliśmy, że boi się różnych rzeczy, wszystkiego się boi. Szczególnie samotności. Mam wrażenie, jakby matka go po prostu też nie fajnie traktowała, troszeczkę olewczo podchodziła do niego, więc nie ma... nawet ciepła, jakby rodziny żadnego, wsparcia. Też w tym normalnym świecie możemy zobaczyć jakby... jak te rzeczywistości się mieszają ze sobą. Bo widzi postacie z tego świata wyimaginowanego w świecie normalnym. Tylko, że oczywiście jak podejdzie do nich, to znikają, bo nie są realne, ale... ale to jakby cały czas... troszeczkę zaczynają mu się te światy zlewać. To szczególnie mogliśmy poczuć, gdy... tak nonszalansko, jak gdyby nigdy nic, a złapał za nóż i sobie tutaj podszedł do Obri. Jopikajej, tutaj Obri, bijem ci nóż w brzuch. Tak zrobił. Ale jakby po prostu też nic nie czuł, robiąc to. I jakby nie za bardzo wiedział, że to się dzieje faktycznie i co robi. Po prostu to zrobił, po prostu no to... No, gram w grę sobie, gram, ale to było prawdziwe życie, Omori, a nie twoja głowa. Woda jest taka czysta. To sok pomarańczowy. Oranżada, czy coś takiego. Jakbym widział kompletnie inny świat po drugiej stronie. A to ciekawe. Wejdę do tej... No, nie chciałem z tobą walczyć. Do tej słomki? Naleśnikowcy. No ta muzyka jest genialna. Ta. Mam nadzieję, że to przynajmniej troszeczkę udało mi się powiedzieć coś, co miało sens. Było to dużo słów, nie wiem jak dużo sensu w tych słowach było. Co z tą słomką? Chciałbym wskoczyć w nią jak tunel, zrobić sobie zjeżdżalnię z tej słomki. To są... tosty? Pływające? Czy to są kaczuszki pływające? Ślepy jestem i z daleka nie wiem, co to pływa. Znaczy, są w kostkach lodu, ale co w tych kostkach lodu jest dokładnie? Hej, Mari. Łap sobie jabłuszka słodkie. Parapapapa. Mario Sunshine. Czy chcesz tutaj zabrać się za piknikowanie? Musisz pytać? Brązowy cukier leży mi dobrze na stopach. Ażbym chciał go zjeść i zjeść. Zdjąć i zjeść. Aha, Kel? Wyśmieje go ktoś? To obrzydliwe, Kel! Dlaczego w ogóle myślisz o czymś takim? Wytłumacz się, Kel. Jesteś taki dziwny. Chociaż wszyscy mamy czasami dziwne myśli. Kel po prostu... Nie zastanawiaj się nad tym, co mówi. Co mu ślina na język przyniesie, od razu wypluwa z siebie. Ej, ale myślę, że to jest cecha moja dobra, bo pozytywna. Jeśli chcesz coś powiedzieć, po prostu to zrób. To... tak nie można, Kel. To po prostu nie jest okej, Kel. Zawsze powinieneś myśleć, zanim coś powiesz. Miej trochę samoświadomości, na miłość boską. I kto to mówi, pani tutaj, despotko, tyranko? Miałem dużo, wystarczająco samoświadomości. Wiem zawsze, gdzie jestem. Jeżeli... Szysz! I w ogóle rozluźnijcie się w końcu, wasza dwójka. Wrzućcie na luz! Wrzućcie na balans! Poczujcie to, ziomy. Chodzi w tym wszystkim o balans. Hero, ty tchórzu. To najbardziej żałosna i leniwa odpowiedź na świecie. Jak u kiedykolwiek słyszałam. Oczekiwałam od ciebie więcej.
Oh man, i co ja teraz nagadałem niby? Co ja źle powiedziałem? Nic. Absolutnie nic i tyle. Hej, Mori. Hej, Omori, zgadnij co? Piasek tutaj jest. Nie jest wcale piaskiem. To brązowy cukier. No, jak Kel przed chwilą mówił. Czy to nie jest słodkie? Chociaż jest z pewnością gorąco tutaj. Pamiętaj, żeby ciągle być nawodnionym. Pamiętajcie. Dobra rada. Tutaj Mari radzi. Pamiętajcie o wodzie. Żeby nie skończyć jak suche tosty. O, ten wrócił. Siema. O, tylko muszę jeszcze na górę wejść jakoś. Tylko jak to zrobić? Musiałbym się latać nauczyć. Sklepik? Ach, witajcie w moim sklepie. Proszę, kupcie coś. Ke. I zaraz, brzmisz jak jakiś gator. Wafle tutaj, nazleśniki. Śmufi, koktajliki. Airhorn nakłada wkurzenie na wszystkich wrogów. Mamy trochę kasy. O, taniutki dżem. 300 zł za dżemik? Czy bardziej 300 groszy? Nie drogie. To niezłe. Nie wiem co to, ale jest to niezłe. Koneser tofu. Jestem koneserem tofu. Uwielbiam wszystkie tofu. Każdy kawałek tofu jest unikalny i zasługuje na to, żeby indywidualnie się nim cieszyć. Mogę wymienić wam 10 tofu za snacka, którego zdobyłem w ciągu moich podróży w poszukiwaniu tofu. Raczej nie mam 10 tofu. No właśnie, snaki. 4 mam tofu. Tutaj, no tak. Pomarańczowy soczek, brzoskwiniowy soczek. Czemu brzoskwiniowy soczek jest tutaj różowy, fioletowy? Mleko? Mleko za 150, kupię sobie mleko. Jestem ciekaw, jak działa mleko. Nie zdziwię się, jeśli mam już mleko, ale tak zrobiłem. Okej, okay. Będę pamiętał, żeby tutaj wrócić do ciebie, jak tofu jakieś znajdę. Jak na górę wskoczyć? Może jakaś umiejętność jest mi potrzebna, której jeszcze nie mam. Znaczy, pewnie jakoś do bulwy podejść. Coś jest w środku. Ktoś z naszej drużyny może wejść w interakcję? Te rysunki są zbyt ładne. Nie mogę cię walnąć. Hel? Znaczy Hero chciałem powiedzieć. No, te rysunki są zbyt ładne. Nie, jak mamy wyciągnąć coś ze środka? Bo to musi być sposób na górę, ale... Ale nie wiem jak. Tak jeszcze tutaj się wróciłem do niego. Bo jest ta tabliczka z żartami. Jak nazywasz ser, który nie jest twój? Nacho ser. Że nacho, że nie twój, że na... No, not you, tylko że nacho. Nacho, no true. Właśnie to są takie gry słów, które nie robią się na polski dobrze, tak? Dzień dobry, królik. Właśnie wracając do tego, każda postać po prostu jest tutaj charakteryzowana przez jakąś emocję. I jest to fajny sposób, fajny pomysł. I fajnie, że gra pozwoli na przykład najpierw dojść do tego. Okej, okay. Podstawowa taktyka jako Aubrey to bycie wściekłym, a potem widzimy w normalnym świecie dopiero, że ona jest taka wściekła i... Nie wiem, jest to fajnie przedstawione. Więc Omori to brak emocji, ona to wściekłość, Kel to szczęście. Ale to szczęście takie troszeczkę udawane szczęście, jakby wymuszone, lekko. I Hero to, myślę, smutek, chociaż jeszcze w samej rozgrywce nie widzieliśmy, żeby ten smutek go jakoś konkretnie wyróżniał. Wrócę na lewo, czy gdzie przejdę? Wszędzie tosty. Więc taki cmentarz jakby. O! Bo! Co? Od czego uciekamy? Gdzie biegniemy? Czekaj na mnie! Co się dzieje? Gorący facet! Nie zatrzymam cię! O! Nieważne, zatrzymałem cię. Facet w ogniu. Macie zmartwienie w oczach. Widzę, że ten problem to niezła bolączka, niezły problem. Powiem wam coś, dzieciaki. Gdy wiecie, że żmudna i ciężka przyszłość leży przed wami, jedyne czego potrzebujecie to nadzieja. Bądźcie pełni nadziei w siebie i bądźcie pełni nadziei co do przyszłości. Tak. Wszystko jest możliwe, jeśli wierzycie. I... Jeśli wszystko zawiedzie, wiedzcie, że ja będę wierzył w was, okej? Okay? Dzięki, człowieku w ogniu. Doskonale. Proszę, zaakceptujcie to jako dar. O, gorące żarcie. Nowa umiejętność. Papryczkę chili dostałem. Ale co, będę karmił nią wrogów? Czy samemu sobie jadł? Teraz nie wybaczcie, ja będę leciał. Mam nadzieję, że nie wrócimy kiedyś do tej lokacji zobaczyć tylko tutaj kubki popiołu na ziemi. No to są ewidentnie, jak mówię. To są nagrobki z tostów. Muzyczka? Tak. Zagrałbym tutaj to samo, co na cymbałkach Omori grał. Albo to samo, co było na cmentarzu, gdybym umiał w muzykę. Czemu te kaktusy mi się z czymś bardzo kojarzą, strasznym, z jakiejś strasznej gry o duszkach, Undertale'owych, gasterach. Ten jeden taki przekręcony wygląda tak... mrocznie. Ej, to wygląda jak zagadka zagrania czegoś. Wy też tak robicie? Nie, te wydają po prostu... dźwięki tostów. Zaraz, co? Zaraz, co? Ja tylko testowałem, jak one brzmią. Wystarczyło wystarczająco poklikać? Musimy się nauczyć pływać, zanim wejdziemy do mrocznej tutaj
katakumb egipskich, pomarańczowych. Jaki klimat tej lokacji jest niesamowity. Kocham to, co tu robią. Z tymi tostami, z tymi cukierkami, z tą myszką na ekranie. Klimat żarcia, tej muzyki przyjemnej. Piękne. Dobra, znalazłem to. Absolutnie niechcący. Chciałem zagrać tą melodię, którą Omori grał u tego kosmicznego chłopaka, ale po prostu poklikałem wszystko, aż się stało to. Mogę podnieść sobie? Chleb. Okej, okay, nice. Po prostu chodziło o to, żeby zagrać je chyba po kolei, więc nie było to trudne. Nie klikałem z myślą o rozwiązaniu, a klikałem z myślą, żeby klikać. To. Co za muza. Początkowo nie byłem fanem tych królików, ale czym więcej ich różnych wariantów spotykamy, tym bardziej je lubię. No właśnie, czym dłużej w tą grę gram, tym bardziej wszystko mi się w niej podoba. Tym bardziej widzę, jak dobrze jest to zaprojektowane pod każdym względem. Zajrzyjmy na chwilę do skilli, bo od czasu do czasu warto. Omori, ile ty masz tego? Zmniejsza atak zdenerwowanym przeciwnikom i zadaje obrażenia. Dużo obrażenia, gdy Omori jest szczęśliwy. Sprawdza, co przeciwnik zrobi w następnej turze. Atakuje 3 razy randomowych przeciwników. Jakby na razie walka nie wymaga żadnej strategii, żeby faktycznie się skupiać na tym. To kosztuje bardzo dużo, 30 many. Takie machanie szaleńcze na każdą stronę. Obri. No headbata musimy mieć. Uczynienie kogoś szczęśliwym. Obri atakuje wroga i staje się szczęśliwa. Obri staje się szczęśliwa i sprawia, że przyjaciel jest szczęśliwy. Atak ignor... Właśnie, sama chce być wkurzona, ale nakłada innym szczęście. Fajne. Atak, który ignoruje obronę przeciwnika. Na przykład na walkę z drzewem, ale już je rozwaliłem wcześniej. Zmniejsza obronę przeciwnika. Może być potężne. Jakby te 4 sloty to za mało. Dla mnie w tej grze. Zmniejsza atak przeciwnika, leczy przyjaciela, leczy wszystkich przyjaciół. Okej. Okay. Atakuje przeciwnika gorącym żarciem i ostrym żarciem pikantnym i sprawia, że przeciwnik jest wkurzony. No nie wiem, ciężko mi wybierać, gdy jest tak mało slotów tych na umiejętności. Tu na górę wejdziemy sobie na szczęście. Może w tamtym miejscu jest drabinka, na przykład, której nie widzimy, bo jest z boku albo z tyłu, ale wtedy skąd mam wiedzieć, gdzie dokładnie? Co ty robisz? Weak, malutki kaktus. Pozdro. 600, dzięki za porozmawianie ze mną. Tego w życiu dla mnie nie zrobił, macie 100 zł za to. Za odezwanie się do mnie. To smutne. Papa, to papa było do ciebie, królik. Znikasz. To są drzwi, czy co? Jakie hasło? Znowu ten. Nie ma hasła, nie ma wejścia. Dobra, masa przejść teraz w starych lokacjach do nowych rzeczy. Tam często z umiejętnością pływania, jak na przykład tutaj po prawej. Dowiedzieliśmy się, że możemy te maski niszczyć za pomocą Obry na ścianach. Ciekawe, pierwsza misja poboczna tutaj. Wielka proca kamienna, znaczy z kości, do strzelania kamieniami. Jakby wszystko takie słodkie, ale czasami tutaj kości są. O co chodzi? Ciągle mi się podoba, jak w tym odcinku się parę rzeczy z tostami działy. Czy to w tym ten cmentarz właśnie toastów był świetny, mega klimatyczny. Muzyka z śmietniska? I co było fajne, to oczywiście w tym pociągu, gdy nagle wszyscy zamienili się w toasty, a toasty są symbolem śmierci tutaj. Ale właściwie co? Muszę się was słuchać, czy nie? To jest na czas, czy co? Smutna minka. Powinieneś był posłuchać. Aha, ale nie mogę z tymi puzzlami nic zrobić. O! Ciastek? Co tu robisz? Atakuj 3 randomowych, zobaczmy, jak to zadziała. Obri, użyj tego nowego ataku. Kosztuje to manę, ale w każdej chwili możemy wygodnie się wrócić. No muszę dla ciebie jednak dać, Hero. To gorące żarcie, nawet z czystej ciekawości. Wow! Wow! Zbicie ekranu. I znowu ten efekt właśnie... negatywu, tak? Który jest na każdym kroku w tej grze. Bardzo regularnie. Jesteś żywym ciastkiem i ktoś ci obgryzł głowę. Odgryzł. Ale muszkę czerwoną masz fajną. To akurat fakt. Niechcący aktywowałem coś dziwnego. W rogu ekranu. Jakby jakiś efekt z RPG Makera niechcący odpaliłem, nie wiem. Będę miał takie coś na ekranie. Nie wiem czemu. Duże ktosta. Piękne. Tak się też nazywa. Masz jakieś nieśmiertelności teraz, jak jesteś duchem, czy nie? Wysysa nasze... soczki energii. Tun. Wszędzie cegły. Takie faktycznie. Nietypowe podziemie egipskie. Tutaj piach, ale normalne cegły przy okazji. Teraz to też nas odpetą. Okej. Okay. Czy iść za tymi strzałkami, czy nie? Nie wiem. Jeśli nie pójdę za strzałkami, znajduję miejsce na ślepe zaułki. I przy okazji walkę, której nie wiem, czy chcę. Łup!
Długa strzałka w lewo. Bardzo nie chcą, żebym tutaj szedł. Bardzo nie chcą, żebym tutaj szedł. Ciągle mówią w drugą stronę. Co mnie czeka, jeśli odmówię poradom? Kompletnie nic mnie nie czeka. Powinieneś był posłuchać. Nawet osiągnięcia. Ciastka są i potwory są, ale mogę ją minąć. A dużo wa- No, mogłem posłuchać. Przynajmniej nie dali jakiegoś środkowego palca na sam koniec. No nie ukrywam, jakbym takiego zobaczył, to też pierwsze co bym zrobił, to dziabnął go sobie. Ugryzł. Potem słyszałbym jego krzyki z bólu i cierpienia, potem jak mu głowę odgryzłem. I smutny widzę się jest teraz. Ale no taki piernik, no kto by nie zjadł go. Ja bym chętnie ugryzł. Przestań, przestań. Mega strzałka. To się źle skończy. A... Zaraz. Zaraz. Tu jest długa strzałka. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Nie! O, uciekłem. No, myślisz, że jesteś zabawna, gro? Udało ci się! Uśmiechnięta minka, dobrze dla ciebie. Skakanka tam była. O, i doszedłem gdzieś dalej. Wielkie labirynty. Zrobione. Z ciastek. Rodzina cała tam ich. Ja w ogóle tamtego sidequesta nie przyjąłem. Aha! Zaraz. Spadłem i wróciłem się tutaj, gdzie spadłem praktycznie. O, kolejny questik. Duży jesteś. Puzzle. Zabawkę. Słoń? Właściwie ty też jesteś słoń. Jelly. Peanut. I palmy. Hej, cukierku. Peanutie. Nie, coś mówiłeś w ogóle? Ty jesteś palmy. A witaj w moim domu. Zajmuję się dziećmi, które nie mają swojej rodziny. Ostatnio robi się tutaj troszeczkę pusto, więc zawsze martwię się, że dzieciaki, które zostały same, zaczną robić się samotne. O. Tajemnicza zupa. Truskawkowa zupa, chlebowa lodówka. O co prosisz? Czego chcesz? Masz koszulkę Kel. Więc fajnie będzie, jak on rozmawia z tobą, Jelly. Pani Palmi zajmuje się nami od zawsze. Ona jest taka pełna miłości i tak bardzo obchodzimy ją, tak bardzo się opiekuje nami. Chciałbym kiedyś dać jej coś super specjalnego. Ale co? Chleb wielki? Wielką bagietę? Tak, ja mam wrażenie, że mam ci wielką bagietkę, gdzieś znaleźć wielki chleb w tym świecie. Nie wiem, co innego byłoby prezentem dla niej. Ponczuś? Już przyjmę tu twoją misję. To są takie te, to są... croissant? Myślałem, że jakaś ameba czy coś w tym stylu. Jeśli to jest rogalik, to czemu jest taki owłosiony? Znaczy, to są chyba jego nogi i ręce. Nie wiem. Rogalik, którego obrócę. Obróciłem go do góry nogami. Dzięki. Uwielbiam te interakcje, które kończą się na jednym zdaniu. Na jednym takim głupim, prostym żarcie. Ale to czyni ten świat takim... jakby niekoniecznie żywym, ale takim pełnym jakby fajnej energii, fajnym do zwiedzania dzięki temu. Ta chata. Obrazki na ścianach, kupa na ścianie, czy to bardziej samolot? Nie wiem. Dużo was tutaj, dużo łóżek, dużo wszystkich. Nathan, kiedyś będę szukać skarbów. Moje rodzeństwo i ja wykopaliśmy wielki tunel. Ale ma sekretne wejście, o którym nikt nie wie, no to już chyba ja zwiedziłem. Mama mówi, że jeśli będziemy się źle zachowywać, wyślą nas do rozpadliny cienia. Mieliśmy Dark Void, tutaj rozpadlina cienia. To brzmi jakby było jakoś powiązane ze sobą. Ale cokolwiek, nie jestem się... Nie boję się żadnych potworów. Mów za siebie, znaczy robisz to. Ja się boję troszeczkę każdych potworów. Szczególnie tych z tej gry. Bo potrafi być straszna ta gra, mina. Hello i witam. Proszę, czuj się jak u siebie w domu. O, sobie zjadła. A ja z tobą rozmawiałem. Za każdym razem jak przywitasz kogoś, musisz zjeść. Chciałem z tym leżącym kotkiem pogadać. To są koty, misie? Znaczy mają uszy, a reszta to ludzie. Nie ma nigdy żadnego nudnego momentu w tym domu. Co nie, Wiktor? Ła? No to wyglądają jak takie jakieś, nie wiem, miski po prostu. Przez te uszy. Orni i smolni. Małe drzwi takie. Wszędzie ziemniaki. Nie, pączki. Nie podoba mi się twoja twarz. Ostatnio ledwo co widzę, ale troszeczkę poznaję kształty przynajmniej. Mogę widzieć, że z was są jakieś takie dziwnie wyglądające pączki. A? Co jest, Sony? Sony? Czy mówiłeś coś? Wielki pączek.
Wszyscy mają tutaj takie lodówki. Oni nie są tacy wyjątkowi, więc nie wiem, co tym prezentem ma być specjalnym. Może dosłownie znajdziemy gdzieś specjalny prezent, coś tak się nazywającego. Mogę to podnieść? Ugu. Że co? To wchodzi na jakieś takie aspekty fizyki po prostu kwantowej, że tu leży dziura pączka. Że dziura jest obiektem tutaj, dziura pączka, że pączek ma dziurę, ale ta dziura jest tutaj tym. What? To... coś, nad czym tak ciężko się w ogóle zastanowić, że to jest po prostu dziura z pączka, która istnieje. Jak ten trendujący na YouTubie wiralowy filmik o tym, żeby coś wykręcić do góry nogami. Outside in i w ogóle tak. You can see that there are two places where the strips intersect near the central axis. And the gold sides that started facing out are now facing in. This chunk is the fundamental building block of the eversion. The whole sphere is made from 16 rotated copies of this piece. That looks pretty complicated. Yes. To jest dziura, że sama dziura to... Może nie będę myśleć nad tym za dużo, bo mój mózg wybuchnie. Na razie przyjemna, przytulna lokacja. Ten... Gnioździecki ciasteczkowy, tostowy klimat jest tutaj piękny. Pomarańczowy przy okazji. Siema. Hej. Co ty robisz? Jestem pomarańczowy Joe i rzucam pomarańcze. Wow, jakie fajne! Ale dlaczego to robisz? Ponieważ ja... szukam mojego zaginionego blata bliźniaka. Pomarańczowego Joe'a. Zostaliśmy podzieleni przy urodzeniu, ale w moim cytrusowym sercu wiem, że on gdzieś jest i czeka na mnie i musimy siebie znaleźć. Na każdej pomarańczy jest napisane, kim jestem i jak mnie znaleźć. Mam nadzieję, że rzucając je w kierunku w każdym, w końcu któraś trafi do niego. O, to urocze. Mam nadzieję, że znajdziesz swojego brata. Dzięki, młoda panienko. Wiem, że znajdę. Moje ciało jest zdrowe i pełne nadziei i wigoru, ale jeśli uda wam się przypadkiem znaleźć mojego brata bliźniaka, proszę, wręczcie mu proszę ten pomarańczowy herb. Z pewnością znajdę go dzięki temu. Dostaliśmy herb po pomarańczy. Nie widzę chyba pomarańczowego Joe'a. Innego, drugiego. Jak domek? Ło! A tu mi się podoba. Pomarańcze taka widziana z góry. Płaska przy okazji, nie wiem. Lubię jak wygląda, wszędzie pomarańcze. Myślałem, że wszystkie po prostu w całym świecie takie ołtarzyki są bezpośrednio z Omorim powiązane i z Mari właśnie. Ale nie, po prostu tak wyglądają. Chociaż sam nie wiem. No tutaj mamy jakieś pomarańczowe stworzenie, jego brata. Albo tego samego jego. Bzyt. Krwawa pomarańcza? Brzmi nieźle. Brzmi dobrze. Brzmi ciekawie. Tylko zawsze musimy zgadywać, dla kogo to jest. Zgadłem od razu, że jest to coś do rzucania. Niezłe. Po prostu lepsze. Troszeczkę zmniejszą mu szczęście, ale jest po prostu bardzo dobre. Dam ci Hero tą umiejętność ostrego żarcia. A Omory przy okazji masz coś nowego. Sztuczka. Zadaje obrażenia, jeśli przeciwnik jest szczęśliwy, zmniejsza jego prędkość. Nie brzmi jakoś super? Ej, tak teraz myślę. Jeszcze żadnej litery tutaj nie znaleźliśmy. Co troszkę dziwne. Bo te litery całkiem często się znajdowało. Ciągle te macki są wszędzie. Ośmiorniczne. Jaki jest ich sekret? Bo pojawiają się co chwilę w każdym miejscu świata. Kopalnia Dino. To może być niezłe. Chomik noszący takie coś, co do pasa, taką torbę przy pasie, funny pack. To właściwie praktycznie mały kangur. Nie powiem, że nie. O, tu mnie jeszcze nie było. Duży jest ten świat. Wszystko tu jest, ta gra jest tak pełna wszystkiego, tak pełna rzeczy, dosłownie rzeczy. Siema. Siema! Jak mam ci siema zrobić? Jak mam ci siema zrobić? Jak mam twoją misję wziąć? Jak mam z tobą porozmawiać? No, nie potrafimy latać. Nie działa interakcja. Tutaj? Tutaj? Z dołu? Maszyny, winogrony... A ty to kto? A ty to co? Nie mów, że tego nie podniesiesz. Podniesiesz. Mapa skarbów, yo! Mogę jakoś zobaczyć ją? Mapa skarbów, aha. X oznacza miejsce. X jest tam. Nie kojarzę tego za... Czy mogę podejść jakoś do tego lustra? Lustereczko. Zawsze fajnie zobaczyć. Nasi przyjaciele uśmiechnięci. Aha, dzień dobry. To miejsce jest takie duże. Masz jakąś specjalną bułkę dla słonia? Legendy mówią o parze bliźniaków, która chroni pomarańczowej oazy. Okej.
Mówi się, że mają moc wskrzeszania umarłych. Między innymi. Nie wiem, na ile jest to prawdziwe, ale czy nie jest to interesujące? Jest, zdecydowanie jest. Oaza słodkości i cukierków, ale wszędzie mamy od czasu do czasu ten motyw tostów, motyw chleba, motyw śmierci. Tak się przewijający od samego pociągu. Jak to nie jest fascynujące, to ja nie wiem, co jest. Nie kojarzę tego miejsca. Jest tych koni dużo. Koni, mułów, byków, zwierząt, krów. Mogę po prostu zapytać, krowa, po prostu święta krowa i tyle. Okej. Okay. Jak mam pogadać z tym kolesiem na górze? Nie potrafię. No idę po prostu robić, co mogę jeszcze robić. Tu będzie ten skarb? Cała nowa lokacja, dinozaur. I nagle dinozaury, bo ta gra ma wszystko. Tu jesteś. Ale nie mogę z tobą porozmawiać z tego miejsca również. Tam jest twoja głowa, ale... Jak mam zacząć tą misję? Ta. Siema. Witaj w sklepie dinozaurów, jestem Brett. Macie 0 dolarów dinozaurowych. Jeśli chcecie coś kupić, na przykład łyżkę, bo to jedyne co sprzedajemy, po prostu wskażcie ją mi i pomogę wam. Daj mi łyżkę. Plastikowa łyżka 10. Zaraz co? Aha, ilość kopnięć za ilość dino dolarów. Brzmi to jak Safari Park z Pokemonów troszeczkę. Piramida z jedzenia? Piramida jedzenia, dlaczego... Nie, dlaczego jestem głupi, nie pomyślałem? Piramida żywieniowa, ta gra lubi takie gry słów dosłowne. O to chodzi, starożytne artefakty, relikty. Możliwości są... Cześć, Ptero. Chcesz, żebym pogadał z tobą? Nie mogę z tobą pogadać. Brzmi jak wiertarka bardziej niż jak pterodaktyl. Ale nie wiem, jakie dźwięki z siebie pterodaktyle wydawały. Trochę mnie nie było wtedy jeszcze na świecie. Nie jestem aż taki stary. Dziwne artefakty z innego świata. Żaba. Zielone żaby mieli tam wtedy. Wow. Artichoke. Czemu? Te skarby są z całego świata. No, no, tak, tak. T-Rex, Triceratops, Pterodaktyl. Karczoch. Niezłe kombo. Jak mam sobie dino dolary zdobyć? Hej podróżnicy, witajcie w dino kopaniu. Jestem dino, a to moje kopanie. Jesteście głodni skarbów? Jesteście gotowi na pełną łyżkę przygody? Jeśli tak, jesteście we właściwym miejscu. My tutaj stworzyliśmy super ostateczną przygodę poszukiwania skarbów, którą możecie doświadczyć za aż nie całe, a właściwie całe 100 klamsów. Jesteście gotowi? Jestem gotowy, ale potrzebuję jeszcze dinotastycznie. Potrzebuję jeszcze łyżki do tego. Siema. Okej, dzieciaki, pierwsze rzeczy na początek. Tutaj kopiemy za pomocą łyżek. Jeśli nie macie łyżki, dam wam tutaj ziemniaczaną łyżkę za darmo. Dostałeś ziemniaczaną łyżkę za darmo. Czy kick i dig to obie rzeczy się tłumaczą na kopać? Zawsze irytujące, gdy inny język ma dwa słowa na coś, co tutaj jest tylko jedno. Powodzenia tutaj w kopaniu. Są to super czadowe skarby z całego świata. Najlepsze jest to, że możecie zatrzymać wszystko, co znajdziecie. To... macie to jak w... dino... garnku. Piramida żywności ma 4 poziomy. Zawsze zaczynacie na pierwszym, ale jeśli będziecie mieli farta, może znajdziecie klucz, który odblokowuje bramę piramidy na następny poziom. Czym wyżej będziecie, tym lepsze skarby znajdziecie. Tutaj haczyk. Każda łyżka ma limitowaną możliwość użycia jej, zanim się zniszczy. Rozumiecie? Rozumiemy. Dinotastycznie. Teraz jeszcze czas na dino disclaimer. Skarby to nie jest jedyna rzecz, jaką możecie tutaj znaleźć w czasie twojej rundy. Możesz znaleźć tutaj i natrafić na potworne szkodniki, które chcą zawalczyć. Jesteśmy odpowiedzialni za obrażenia, jakich otrzymacie, za krzywdy na was wyrządzone. Okej, rozumiemy się, rozumiemy się. No to chyba tyle. Możemy zaczynać. Miłej, dinotastycznej przygody. O. Burger? Tarczę ma! Skubany. Gdzie... Dobrą tarczę ma. Obri potrafi tarczę rozwalać. Takiego skilla ma. Omori chyba jakoś też. 5 obrażeń. Nic mu nie zrobiliśmy. Omori, rób się smutny. Obri wal potężnym uderzeniem. To będzie irytujące walczenie z nim. Ostre żarce. Przetestujmy sobie w końcu. 18. To niedużo. O! To niezłe. 79 i obrona spadła. Ostre żarcie nie za dużo, ale koleś ma tarczę. Dźgaj... Wow! Niby normalny przeciwnik, czemu ma tyle zdrowia i wszystkiego? 60. Znaczy właśnie zdrowie ma normalne, ale ma tarczę straszną. To jest niezły atak. Niszczenia ekranu. To musi być piękne, tak, tak, tak. Jak Omori zacznie dźgać, to nie ma zmiłuj. To wkurzenie Obri jako jej najlepsza rzecz, to że... Omori po prostu jedyne co robi, to ciacha tym nożem.
Podoba mi się, jak po prostu charakter tych postaci jest pokazywany przez gameplay. Wszystko mi się w tej grze podoba. Czym więcej gram, tym bardziej to po prostu całość jest spójna, skomplikowana. Czym więcej ma głębi i tym bardziej jest ta gra po prostu fantastyczna. To są miejsca do skopania. Tak, nie mogę kopać gdzie tylko chcę, tylko te niektóre specyficzne rzeczy, które są zaznaczone. Nie mogę na przykład teraz sobie kliknąć i kopać czegoś. I zapewne jest to też randomowe, żeby nie dało się po prostu... Nie, nie chcę z tobą znowu. Wiecie co? Ja uciekam. Zakopany między tostami. Starożytny kod. 1, 2, 3, 4... Aha, jak zagrać? No po prostu po kolei. Ty. Pa, 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 pa. Ja nie umiem w muzykę. Nie chcę z tobą! Run! Takie samotne wygląda ciekawie. Hektor, co? Nie wierzę. Och, Hektor. Czy to możesz być ty? To naprawdę ty? Ta muzyka... Dawaj, Hektor, wracaj do mojej kieszeni. Będzie jak ze starych dobrych czasów. Ach, Kel, mój stary kumplu, tak mi przykro. Obawiam się, że rzeczy się zmieniły i nie mogę już ci towarzyszyć. Widzisz, mam teraz rodzinę. Czekaj, Hektor Junior, co ty robisz? Czy mówisz, że ty chcesz dołączyć do nich? Że jest więcej w życiu niż siedzenie pod ziemią? Och, Hektor Junior, ja cię bardzo dobrze rozumiem. Nawet ten stary kamień jak ja czasem fajnie rozumie, wie jak się to jest dobrze zabawić. Miej tutaj wspaniałą, pełną niesamowitych wspomnień przygodę. Idź, dąż do niego, Hektor Junior. Wskakuj do kieszeni. Dostajesz Hektora Juniora. I kończy ci się kopania. No, właśnie tak. No, to chyba pożegnanie. Dzięki, że nigdy nie poddałeś się z szukaniem mnie, Kel. Hektor Junior, dobrze się zachowuj, okej? Nie zapomnij o swojej rodzinie. Zawsze jesteśmy tu dla ciebie. Mam nadzieję, że tym razem jak się spotkamy, będziesz tutaj super wypolerowanym, dopieszczonym, oszlifowanym kamieniem. Nie martw się, Hektor. Zajmę się dobrze twoim dzieciakiem, juniorem. Ja wiem, że tak zrobisz, Kel. Po prostu nie zgub go tym razem, okej? Nie zgubię, obiecuję. Zgubi. Tek. O właśnie, to trzeba było zagrać na tej minigierce. Z kopalnią, znaczy z tostami. Ciebie wezmę na górze? Frytki. Ciebie? Chleb. No i tyle, i koniec. Jak to teraz będzie wyglądało, jeśli wrócimy tutaj? Będzie inaczej, będzie jak? Gdzie się Dino Dolary znajduje? Muszę je wykopać po prostu? Nie widzę tutaj kantora czy czegoś takiego. Tam pam pam pam. No tak robię, jak skacze. Dobra, gra... Cały progres wydaje się pamiętać. Albo nie? Nie, tylko ważne przedmioty pamięta, które wykopaliśmy. Pączek. Jest dolar jeden. Super. Jest drugi dolar. Fajna byłaby mechanika, że za wykopanie niektórych rzeczy nie tracimy jakby kopnięcia. Coś było tak lekko zakopane, że nawet nie tracimy nic za wykopanie. Użycia żadnego. Taki lucky jakby kop. Jeże. Babeczki. Chłopeczki. Porcupine. Nice. To bardzo baksnaksowa energia tutaj. Tego jak magiczny jest ten świat fajny. I z jedzeniem i wszystkim. I to tło to cały czas cegły tutaj też. W tym świecie tylko ledwo widoczne takie i pustynia na dole. Tung. Ta. Zero? Zero? 153?! Smutny Omori, ale bez many Omori. 20, no co mu coś zrobiło? Byle tutaj... 200! Uciekam! Ja jeszcze zwrócę. Tylko wrócę jeszcze do Marii, żeby mnie wyleczyła. Nakarmiła tostem, nie wiem. Wykop to. Dino dolar, nice. I tyle, i wychodzimy. Faktycznie, podoba mi się ta minigierka. Ja od tej gry tak bardzo się oderwać nie mogę. Ja mógłbym grać w nią po prostu bez końca. I można w tą grę grać bez końca przez to, ile kontentu w niej jest. Ja wezmę sobie buszkę. Parepapopo. Kolejny dolar. Klucz do kolejnego poziomu, nice. Ale chcę ten wyczyścić. Na razie, o, jeden, to będzie łatwiej z jednym. Dawaj Omori ten mocny swój atak. Obri, dawaj, potężne uderzenie. Ding. Zero! O co z nimi chodzi? 69, nice. Hakowanie 3 razy w tego po prawej stronie. Te jego usta przypominają mi coś, ta twarz tego węża. Wygląda znajomo. Te obrażenia to zło! Machaj dalej. SS Snake.
Ale masz dużo życia, Snake. Ding, 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 ding. Szczęśliwy. Nieszczęśliwy. 70. Okej. Okay. Stówkę zabrał Omori hakowaniem. A też kosztowało go to całkiem dużo. 200! Ale Omori jest nieśmiertelny jakiś tutaj. Mamy za mało życia, żeby nie zabijali nas na jedno trafienie. Przynajmniej Omoriego zabić się nie da. 58. Ładnie. Zabił! Zabił Omoriego. I game over jest, jak Omori zginie. Przetrwa jeden atak. Ale jest jak w innych grach, że... Pierwszy game over mój. Wow. Spróbować, ale od tej walki, czy... Na szczęście tak. O, to dobrze. Więc jednak warto jest od czasu do czasu. Nie! Uleczyć się. Jacy oni mocni są wszyscy w tej lokacji. Trochę nie powinno mnie tu... być. Ała. Jedna z pierwszych, który już jestem na jednym HP. Co prawda, on też ledwo żyje, ale to za mało. A teraz go zabijemy. Jeśli będziemy wystarczająco szybcy. Może się wyleczymy. Zależy kto kiedy zaatakuje. My lecimy. 80. Dobra. Jest po tobie, mam nadzieję. Dobra, nie żyje. Omori teraz dwa razy walnie w tego. On nie ma za dużej obrony. Jest szczęśliwy, co chyba obronę mu podnosi. Jesteśmy wyleczeni. Jeśli walnie Omoriego, przegraliśmy. Jeśli nie walnie Omoriego, nie przegraliśmy. Ale możemy teraz go zbejtować jako inna postać, żeby nie bił Omoriego, tak? To zawsze jakaś taktyka. Tutaj ona ma kontrę, więc on wtedy powinien w nią atakować. A wyleczy się, nie ma co z Manu robić. Po to jest tutaj Hero. O właśnie, zaatakował Obri. Ona mu oddała. Dobra, ładny atak. Walnij dwa razy. Omori. Jest bardzo ładne. Niestety zabieramy mu manę, ale to nie jest takie wyssanie many dla siebie, co byłoby bardzo fajne. Ale tak to tutaj nie działa. Dobry atak, bardzo dobry atak. Straszne, straszne, straszne! Jacy oni są mocni. Okej. 5000 expa! 5000 expa! 5000 expa! Nie powinno mnie tu jeszcze być chyba. Dolary. Wiecie, jaką lokację teraz zwiedzamy na 100%? Tą lokację. 5000. Wcześniej się cieszyłem. Wow, 500 expa tu niemożliwie dużo mi dają. 5000. A tak kosztuje 10, to już sobie 10 nazbieram. Okej, okay, z takim wężem jednym już sobie radzę bez problemu. Znaczy, ma dużo życia, tak, ale nie zabija mnie na jedno trafienie. Nie ma strasznie dużo zdrowia. Pada na 3-4 tury, więc spoko. Au. Bez expa dla Obri. 2000 za samego węża. Wow. Muszę mieć już 10 dolarów. Siostra wylecz. Jak trudni będą na drugim piętrze przeciwnicy. Okej. Okay. Stąd da się pogadać. Ale próbowałem wcześniej, bo to wydawało mi się miejsce, o którym myślałem, ale coś nie weszło wcześniej. Howdy ho, młodziaki. Potrzebuję, żebyście mnie podrapali. Byłem pewny, że właśnie o czymś takim będzie to związane. Że jego misja to będzie zrobić na dole z jego ciałem coś. Tak. Siema. Podrapałem się. Pewnie zaraz powie mi, że w złym miejscu. Och, dużo lepiej, od razu lepiej. Dobra. Hej, wy musicie być tymi dzieciakami, którzy mnie podrapali. Po tyłku. Trzymajcie to w nagrodę. Mam tego aż za dużo. Jestem pewny, że przyda wam się w jeden lub inny sposób. Twarda czapka? Trochę obrony daje. Obri ma... albo Kel? Obri lubi umierać. Ale ma teraz szybkość ogromną i szczęście, więc nie wiem, czy chcę to zamieniać. Daj mi tą najlepszą za 10, bo musi mnie już stać. Teraz będę w stanie spokojnie przekopać się przez całe pierwsze piętro, a już mamy klucz na drugie piętro. Jakby to mi daje 20 kopnięć i na luzie wykopię sobie 10 dolarów z tego. Jezu, jakie obrażenia teraz mu zadaję. On mi też, ale ja jestem w stanie go na 2-3 tury rozwalić. Będziemy tak wyekspieni na kolejne lokacje. Ale gra mi daje dostęp, ta lokacja wydaje się poboczna i fajna, że nie mogę sobie odpuścić zwiedzania jej. Zatostował. A przy okazji po drodze rozwiedzając tą lokację, tak sobie wzmocnimy się. Dziwne, że nie pokazuje mi ile kopnięć na przykład zostało i ile dolarów mam na interfejsie.
To wydaje się ważną częścią takiej minigierki. Jasne, mogę pewnie sprawdzić sobie to, albo... Nie pokazuje się też od razu szybko. Ramen. I to jest ostatnia rzecz do wykopania. I w tym samym momencie... Tak, było dokładnie wyliczone. Tyle kopnięć, co najlepsza łyżka. Fajnie będzie, jeśli na każdym piętrze będzie tyle kopnięć, co najlepsza łyżka. Zgaduję, że te misje poboczne też będzie się robiło w tym miejscu mniej więcej. Tu się skarby różne znajdzie. Tak samo ten skarb... O, inny świat kompletnie, to ciekawe. Tak samo ten skarb z mapą skarbów może też tutaj będzie, no bo nie widziałem na normalnym świecie tego miejsca. Sałata? Ci przeciwnicy muszą mieć takie duże levele tutaj. Zróbmy siebie smutni. Ty wal z główki. Cilantro, nice. Lubię cilantro. Podkręcone jak zawsze, chociaż to może być to troszeczkę strata energii. Rozmyśla nad życiem. Okej. Okay. Może nie ma co tracić energii na nią? Nie jest to może potężny przeciwnik? Ile życia masz? Bardzo dużo życia masz, więc to może był taki rozmyśla nad życiem, a bardziej przygotowuje się do potężnego ataku, który cię wykończy na jedno uderzenie i całą twoją drużynę. Łop! Tak, no miałem rację, miałem rację. Jeden atak wystarczył, żeby zabić. Omoriemu też. Chyba dla Obry fakt... 180. Chyba dla Obry faktycznie. 3600. Jezu Chryste. Bolesna prawda dla Omoriego umiejętność. Bolesna prawda, no właśnie. Prawda, która boli go i... którą wydaje się troszeczkę wymazywać z pamięci. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Jak na razie jedno, co mi się w tej grze nie podobało, to system walki. Teraz powoli zaczynam go lubić. Tylko powoli, tylko bardzo powoli. Na razie to jest strasznie płytkie i wiadomo, bijesz. Ale zaczyna się tak delikatnie rozkręcać. Twarda czapa dla ciebie. Niech będzie. Kiero, gotujesz za 10, to kosztuje 25. Więc po prostu gotowanie dla Obry raz, zanim zawalczymy z ogórkiem. O nie! Ogórek ma kolegę. To nawet nie jest ogórek. Bardziej por, czy coś. Zwykły królik, ale ma roślinkę na ogonie. Seller, o. Wow! Ciągle mi to robią. 180, ładne. Hakowanie czy stabowanie? Jeśli jesteśmy smutni, to stabowanie jest lepsze od strony obrażeń. 200 siebie wyleczyli, tak po prostu. A to daje tylko 120. Pierwsze piętro było straszne, tutaj są dużo mocniejsi. O, okej, okay, dobra. W tej turze jeden zginie. Mam nadzieję, że sam królik mi później dużo nie zrobi. Siebie wyleczył za 250! Wow. Więcej niż mu zadaje w ciągu jednej tury. Wow, ale nie zabił. Zabił. Zero. Bo taką tarczę ma. Czy ty tylko leczysz, czy potrafisz też atakować? 15. On się wyleczy, zanim ja go zabiję. 118. A on ma tego życia wow. Stopień na jedno uderzenie mnie mają. Zabił go, zanim złapał za dżem. Uciekam. Poddaję się, macie mnie. Tym razem pokopię trochę. Zobaczę, jakie mamy misje, ale jeszcze po ciebie wrócę. O, też znalazłem jego brata. Chociaż to jest cytryna, chyba. Ej, gdzie ja jestem? Kim jesteście? Czekaj chwilę. Wyglądasz znajomo. Ten kształt ciała. Wszystkie tutaj pomarańcze poleciały do niego. Nie da się temu odmówić. Musisz być bratem pomarańczowego Joe. Pomarańczowy Joe. Jesteś. Nazywam się Pomarańczowy Joe i mam brata bliźniaka. Tak, i szuka ciebie przez cały ten czas. Ej, weź to. Powiedział nam, żeby ci to dać. Dałeś mu herb pomarańczy. To herb. Czy to może być? Odkąd byłem mały, szukałem wszędzie mojego prawdziwego domu. Jedyna rzecz, jaką miałem, to moje imię. Ten naszyjnik z herbem w kształcie pomarańczy. Takim samym jak ten, który mi dałeś. To wszystko ma teraz sens. Wiem, kim jestem. Muszę być Pomarańczowy Joe. Bracie, nie wierzę własnym oczom. To naprawdę ty. Tak? Ale on jest cytrynowy. Tak, bracie? To ja. Pomarańczowy Joe. Oragne się nazywa. Nie ma błędu. Jest błąd właśnie. Chyba się nazywa Oragne. Ach tak, tęskniłem za tobą, drogi bracie. Tak, tak, Oragne. I Orangę i Oragne. Moje oczy ignorowały ten błąd po prostu. W pisowni. Jakby...
Widziały, że coś tam może jest dziwnie, ale czytały jako Orange, a nie Oragne. Moje ciało teraz jest pełne nadziei i wigoru. Jak czekałem na ten dzień? W końcu się spotykamy, drogi bracie. A uściskajmy się, a my taka widownia. Patrzymy przed siebie, ignorujemy troszeczkę ich, ale czekamy na zapłatę za pomoc. Muszę wam podziękować, dzieciaki. Myślałem o moim najdroższym bracie przez całe życie, każdego dnia i w końcu tu jestem. Jesteśmy, proszę, weźcie to w ramach podziękowania. Jem? Dzięki, przyda się. Ja straciłem tam te wszystkie przedmioty i jeszcze nie wygrałem nawet z nimi. Prezent też od niego, kolejny jem. Nice. Pomarańczowe, cytrynowe dżemy. Nadzieja i wigor. Nadzieja i wigor. Nadzieja i... wigor. I poszli. Ding, 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 ding. Osiągnięcie za to. Nie zgadniecie, jak się nazywał. Mamy wszyscy po 1 HP. I brak many. To się nie uda. Okej, nie ma tu dużo rzeczy do wykopania. Jestem prawie pewny, że nie ma 20 rzeczy do wykopania! Przestań! Odsuń się! Imbir ma pewnie też miliard zdrowia tutaj. Nie wiem, walnę go serią ataków, ale... jakby... dużo to nie zrobi. Zero mu to zrobi. Zero. Omori zrobił zero! Nic my nie zabraliśmy życia nawet. Ale teraz nie mamy jak go ominąć. Aha. Bolesna prawda czyni nas smutnymi i zarazem atakuje. Nie chcę tego zmieniać. Ale zamiast smutnego poematu to wydaje się lepszą opcją. Minimalnie. Dobra. Tak się jakoś rozwalimy. I czemu teraz nagle kolegę masz? Który jestem leczącym kolegą. Nowy atak Omoriego zrobił całe zero. Ale uczynił smutnym go i siebie. Więc dobrze. Leczenie. Tylko zanim to zrobimy, to ktoś po drodze zginie. Zanim się wyleczy, to będzie martwy. On się wyleczy. Cudownie. Wspaniale. Dobra, żyjemy. Zabił na jedno trafienie. Obrona w dół. Tracę wszystkie przedmioty na jednym takim gnojku. Tak robię. Okej. Wow, na jedno trafienie, nie mogę z nim. Rób go teraz smutnym. Obry, po prostu mordujesz go na jedno trafienie. Ja marno trawię dżem. To fakt. 113, tak się to robi. I teraz smutne Omori, za stówkę. Wkurzona Obry, za stówkę. Kel, to Kel. Atakuje, a ty hero. Ulecz całą drużynę. Pięknie. Przepięknie. Wszyscy są zdrowi. Zaraz też umrze na jedno trafienie. Był to Kel. Kel nie dostanie exp, mimo że poświęciłem dla niego cały dżem. Ale wygrałem. 3000 wygrałem. I Mood Wrecker. Niszczący nastrój dostałem. Nigdy nie chybia i zadaje ogromne obrażenia tym, którzy są szczęśliwi. Więc ona może uczynić wroga szczęśliwym, a potem wykorzystać to na nim. Spróbuję. Klucz. Na piętro kolejne. Wszystko wykopałem. Nie, chodźmy. Piętro trzecie. To normalne króliki realistyczne. Oni są wściekli. Wygląda jakby pistolety trzymali. Klucz od razu. To było proste. Aha. X. X jest w miejscu. X, że ten X. Okej, co wy mi robicie? Co wy tutaj zrobicie? Bolesna prawda. Królik? Znak zapytania. No tak, wszędzie są króliki, więc to są takie króliki. Rób tego królika z prawej strony szczęśliwym. Ty wkurzaj Obry. I skupiamy się w takim razie na tym prawym. Atak jest zmniejszył. Zero. Jest szczęśliwy. Zero. Zero! To są nieśmiertelne, nieskończonego zdrowia króliki. Jak to niszczenie nastroju zadziała? Nawet z czystej ciekawości chcę się dowiedzieć. Kel prawie nie żyje i nawet sobie ugotować nie może. Dwa. 57 łamacz nastroju, 0. A mają życie nieskończone po prostu, nie ma sensu. I nie mogę uciec. Depressed. Status aż taki, zabili go emocjonalnie. Aha. A przynajmniej X-a dostałem. Nie ma szansy, X nie będzie. Nie ma mowy, że X będzie tutaj literą. Oczywiście, że nie. Jestem prawie pewny, że tutaj będzie Black Space napisane. Jeśli wiemy dwie ostatnie, łatwo się chyba domyślić pierwszych.
to black space. Jakie inne może mieć dwie litery? In. Tylko pierwszego słowa jakoś tak nie przychodzi mi do głowy nic. Co mogłoby tam być? Ale dalej kolej. Nie wiem. Jedna litera. Jednej litery potrzebuję, żeby wiedzieć coś. Kawałek pizzy. Nie, przestańcie. Ja chcę to. Okej, okay, dolar. A, i to może nawet lepiej, że mnie wyrzucacie stąd. Ta mapa skarbów nie była potrzebna do niczego, bo i tak wszystko bym wykopał. Oczywiście, żeby nie było, że nie łapię głównego motywu tej lokacji, że nie wspomniałem o tym. Ale no... Desert jako deser i jako pustynia, tak? To nie było oczywiste, jakby ktoś nie... 103, 60... To było bardzo dużo obrażeń, a ty miałeś bardzo mało życia. Shan? Captivate, nowe skille. I jeśli przeciwnik jest smutny, bardzo zmniejsza jego defensywę. Ta gra to jest mocne mega ten Shin Megami Tensei, w którym zmniejszanie defensywy to najważniejsza taktyka na świecie. I tu wydaje mi się jest bardzo podobnie. A na połączeniu z Shun będzie dobre, Shan. To słowo, które nie wiem jaki ma odpowiednik polski. To jest takie bardzo, bardzo ciężkie słowo, które brzmi, w którym chodzi o to, że tak kogoś tak źle traktuje. Kogoś omija szerokim łukiem, kogoś tak traktuje jako... potwora, jakby. Jak ci ludzie w kościele szunowali Aubrey na przykład, to jest taki akt, powiedzmy, że tak bardzo się nie lubi, ale tak, nie wiem, polski język, nie wiem, taka niechęć, powiedzmy, aktywna. Stabowanie chce hakowanie oleje teraz w takim razie. Ile to kosztuje? 20, plus ta prawda kosztuje 10, ale hakowanie za 30 to jest, wszystko chcę tutaj. 4 sloty to naprawdę za mało, moim zdaniem. Ricochet Kela zadaje obrażenia 3 razy, niezłe. Wskrzeszenie się nauczył, a przy okazji może sprawić, że przeciwnicy go atakują. Ale to jest, że jestem już w stanie całkiem szybko rozwalać. Jeśli jakby nie zdążą mnie zabić do tej pory, jak tutaj lubią robić. Okej, okay. Dobra, już sobie radzę z tymi przeciwnikami tutaj, bardzo łatwo. Znaczy, nie bardzo łatwo, bo są faktycznie mocni, ale trochę strategii, trochę dobrych ruchów i da się wygrać z takimi dwoma. Patrzcie, ile exp, 4000 tylko za nich. Ile expa dla wszystkich. Teraz na tym piętrze. Coś ważnego znalazłem. Dziękuję, coś tam. Kamień z podziękowaniem będzie prezentem specjalnym dla rodzica opiekunki? Ładne. Jak mnie podchodzi? Nie daje mi wyjść. Jaki królik? Gdzie się nie ustawię, tam biegnie. Muszę go tak do góry zaciągnąć i wtedy dopiero mogę wyjść. Dynamit? Ło! Dynamit jest potężny. Jest, biegnij. Na piętro kolejne. Może nie wykopałem wszystkiego, ale... Taki jeden koleś ucieka na razie ode mnie. Trochę jeszcze mnie stać na otworzenie paru rzeczy. Snow Cone kolejny. Taki uber przedmiot leczący tej gry. I chyba tyle. Nie widzę tu nic więcej, okej. Okay. Dungeon zwiedzony. Satysfakcjonujący, fajny, mega. Oto przed państwem król piramidy żywieniowej. Słodki kurczak? Mamy 1 HP, więc chyba nie. Ej, bo teraz progres cały stra... A, uciekła. Wrócisz tutaj, czy nie? Nie. Okej, okay, to nie. To szkoda. A, mi się łyżka rozwaliła, ale fajnie, że się wyrobiłem na samą górę, nawet jeśli to było na nic. Realistyczna kura, realistyczne króliki. Wszystko chyba. Tutaj na górę trzeba wejść, tam na prawo trzeba popłynąć. Tu trzeba hasło poznać, więc rzeczy na później troszeczkę jest. Dla ciebie mam coś, czego pragnęłaś. Proszę bardzo. Wow! Czy to skamelina podziękowania? Nigdy nie widziałam takiej wcześniej. To będzie perfekcyjny prezent dla pani Palmy. Proszę, trzymaj. Dajesz to mi? Dla mnie? Wow, dzięki ziomek. Ja osobiście znalazłem to wcześniej i może wam się przyda. Snow Cone kolejny. Pani Palmy będzie miała taką fajną niespodziankę, gdy jej to dam. No fajne. Są wdzięczne dzieciaki. Tosty. Robienie tostów oznacza to, że ktoś umiera. Nie, źle mi się to, źle. O, nie podniosłem tego, czy niektóre przedmioty... Dżem! Jamur! Niektóre przedmioty wracają po chwili, więc nie jest tak strasznie. O, jakie ładne! Teraz podzielone na pół. Jest coś fajnego w tym, jak pomarańcze albo cytrusy z góry wyglądają. No jest, nie powiedzcie mi, że nie jest. Ja wam mówię, że jest i tak jest. Nadzieja i wigor. Nadzieja i wigor. I pomarańczowy basen. O, wzięliśmy sobie. Myślałem, że w nieskończoność będziemy mieli soczki. Marisa.
Nie, nie ty. Mary zawsze przypomina, czy mamy jeszcze jakieś misje poboczne do zrobienia. I nie mamy. Okej, zrobiłem wszystko chyba, co się dało. Z wyjątkiem tych rzeczy, których się nie dało. Więc te rzeczy, których się nie dało, nie należą do rzeczy, które się dało. O! O! Co? Dlaczego? Nie, ten pępek to... nie. Pączkowa dziewczy Sweetheart ma... ma słodkie serce, ale dziurę w brzuchu? Pączkowa... Myślałem, że... a, wsadziłeś wszystko do kieszeni, to zdjęcie. Nie, wrzucił z powrotem do książki. I książkę zabrał. A, nie. Znowu taki niekomfortowy po prostu widok. Niby takie może fajne, o, jaka sylwetka, jakie tutaj pępek, jak z kolczykiem, tylko kolczyk taki obcinający się w dziurę. Świat po drugiej stronie. No właśnie tym chciałbym wlecieć z tą słomką. Ale... hmm? Się błyszczy, widzę. Czy chcesz patrzeć w to? Zobaczę świat po drugiej stronie? Znajdę świat po drugiej stronie! Świat deszczu, miasteczko deszczu. Deszczowa kraina. Mary tu już czeka z zupą dla nas gotową. Ładne. Wygląda jak... miejsce bazyla z tymi kwiatkami. Roślinki wszędzie. Veggie kid. Na skali komfortu do niekomfortu, gdzie jeden to bardzo komfort, a 10 to bardzo brak komfortu, jestem 6. Czuję się jak 6. O, to chyba nie za dobrze. Jaki? Puste te. Wiecie co to jest? Wiecie co to jest takie na D słowo? Nie muszę wam mówić. Nie mogę podlać sobie? Zaraz oni tu rosną. To te dzieciaki tutaj rosną w glebie. W jakiś sposób. Pomidory. Brzakłabany. Obry coś dla ciebie. Rosną sobie. Nie mogę podlec? Nie mam misji, żeby podlec? No ktoś ma dla nas zaraz misję. Gross. Chcę te widły podnieść! Ktoś będzie miał mega broń. Omori. Wiesz, jak tym się dobrze będzie zgało? Koleżanki? Ulubione? Nieważne. Nie będę na razie kręcić tym kołem. Zupa. Zdrowa zupa. Z rzodkiewkami zupa. Dobra, wytłumacz mi, o co chodzi. Ach! Ten deszcz jest taki twardy! I ciężki nawet jest ten deszcz. Sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Mistyczne pokrętło tam kontroluje to, jak deszcz pada, ale tylko wybraniec może je przekręcać. Jeśli nikt nam nie pomoże, wszyscy jesteśmy zgubieni i będziemy w dyskomforcie na zawsze. Mogę mega ulewę zrobić. W prawo. Zgaduję... mniej pada. Wybrańcem jesteś i tyle? A ciekawe co by było jakbym w lewo. Jakbym super ulewę zrobił. No może na drugie przejście gry zostanie. O, deszcz został poprawiony. Super, nito. Dzięki wybrańcze. Zapamiętamy twój akt dobroci na zawsze. I masz dla... pomidory. Co jest dziecku? Dziecko, czy chcesz iść z nimi? Jesteś pewny? Jeśli takie twoje życzenie, wybrańcze, ten dzieciak chce, żebyś wziął go ze sobą na swoją misję. Ona jest twoja. Córkę mi oddajesz. Czy koleżankę, czy coś. Dostałeś Veggie Kida. To jest broń dla Kela, czy... tutaj przedmiot typu akcesorium. Veggie Kid jest akcesorium. 15 życia i soku. Aubrey ma życia bardzo dużo, a i tak umiera ciągle. Kel, trzymaj tego kida. Co za dziwne miejsce. Miasto deszczu. Co gdyby w odbiciu w kałuży był inny świat? Ale to mi właśnie przypominało ważnej rzeczy. Bo tutaj chyba nic więcej nie ma. Mam nadzieję, że te roślinki nie poumierały. Chyba w poprzednim odcinku je karmiłem, ale te... kilka godzin w każdym filmie gram w tą grę, więc mam nadzieję, że nie stracę czegoś ważnego. Bazil będzie smutny. No, no, jest nie za dobrze. A ile statystyk dla nas teraz będzie? Więc Bazil chciał być jak słoneczniki, tak? Mówił. Nie chciałem kończyć. Tak mi się wydaje. No za to nic nie... o, Omori dostaje serduszko za to. Ale tulipany były jak Omori. Ale za Bazyla też, bo Bazil i Omori byli super przyjaciółmi. Właściwie Sunny. No robienie tego tak raz na... odcinek wydaje się sensowne. Taka mała poboczna rzecz, która może nic nie wnosi, ale jakby... dodaje serca całej grze. Jak my dodajemy naszej drużynie serca. Nawet jeśli kaktusy zaczynają umierać, to jest źle, Kel. Miałeś być nieśmiertelny. Miałeś mieć zawsze uśmiech na twarzy. Aż tu jest pierwszy moment, kiedy Kel się zaczął łamać. A to też właśnie troszeczkę jak cała ta gra wydaje mi się, to co przed chwilą mówiłem, tak?
że Kel zawsze taki uśmiechnięty, to zobaczyć takiego załamowanego to szczególnie smutno. Mari dla wszystkich zawsze była takim ciepłem, takim dobrem i w ogóle. Więc tym bardziej musiało jeszcze nawet mocniej złamać ich, co się stało z nią. Jeśli tak naprawdę nie była taka szczęśliwa. To tak zawsze co uderza, wejdziesz tutaj i A muzyka w samym domu akurat taka. Ciągle przytulna. Nic. Coś. Jakby ten cały świat, to wszystko co się dzieje, ciągle z progresem gry robiło się gorzej. I w świecie rzeczywistym, Zomorim, może będzie zaczynał widzieć więcej rzeczy i ten jego świat tutaj będzie się transformował ciągle. Czy tutaj ciągle będzie widział tego ducha Mari, czy coraz więcej potworów, potworności będzie się teraz w tym całym świecie. Prezent, maska, no toster koło zdjęcia Mari, nie można tak, panie twórca, robić. Pojedyncza fasolka? Ta macka znowu, jajko? Ja to tylko po moje snukołny. W ilości dwóch. Josh jest tu, Josh jest tam. 5000. Te skaczące melodie są piękne. Muzyka tej gry jest niesamowita. No, rozwalił mi nie wybudował się to kompletnie. Obry, to zadanie dla ciebie. Nie pamiętam, żeby więcej takich było. Okej, jumpak. Muzyka jest fajna. Jest bardzo fajna. Jest bardzo dobra. Bardzo lubię. Wydaje mi się, że zrobiłem coś udało. Wiesz, wiadomo, 5 milionów sekretów może gdzieś się schowało. Nie zabiłem tych kurczaków, ale no... uciekł mi od razu. Jakbym może zaczął od tych na poprzednim piętrze, nauczyłbym się walczyć na tych właśnie, którzy byli niżej. I potem dopiero na ostatnim piętrze podszedłbym do nowego, jakby super bossa kurczaków, wtedy bym go rozwalił jakoś, ale... gdy był to mój pierwszy i od razu uciekł, no to tak... niewiele mogłem. Nie ma co chyba więcej przedłużać. Ta kraina była wspaniała. Takie całkowicie poboczne miejsce, ale no jak po prostu przyjemne do zwiedzania. Później oczywiście będzie trzeba wrócić z lataniem, pływaniem, skakaniem, otwieraniem bulw, ale to kiedy indziej. Nie zdziwcie się, jeśli będę miał 300 poziomów więcej następnym razem, bo idę do Dino. Pobawić się chwilę.